Dominik Słowiński ma 21 lat. Od dawna zmaga się z ciężkimi chorobami. Od dziecka zmagał się z alergią. Później to wszystko się pogłębiało. Jeszcze tydzień temu był stan krytyczny, można powiedzieć, bo Dominik miał 3 operacje ratujące życie. Czekają go kolejne operacje, no ale ciągle walczy. Jak to on? Dominik co chwila przyjmuje kolejne ciosy od losu. Mierzy się jednocześnie z rakiem jelit oraz ciężką postacią choroby leśniowskiego Crohna. To 6 taki przypadek na świecie. Dominik nie może nic jeść, poza specjalistycznym płynnym preparatem żywieniowym, który nie jest refundowany. Trwa obecnie zbiórka, ona się pomaga dla Dominika. Pieniążki zostaną przeznaczone na rehabilitację, leki, żywienie modulenem. Poza fundacją Się Pomaga, zbiórkę prowadzi też fundacja Kawałek Nieba. Jest też Bazarek Dobrych Serc, wsparcie Dominika. Tyle, że w dobie koronawirusa ta akcja na Facebooku nie cieszy się wielkim powodzeniem. Żeby dołączyć do grupy, trzeba po prostu wejść na tą stronę. Bazarek Dobrych Serc, wsparcie Dominika i się zalogować. Można na nim wystawiać i licytować różne przedmioty. Prosimy wszystkie osoby prywatne, a również firmy o pomoc finansową. Dominik mimo wszystkich przeciwności nigdy się nie poddaje. Sam upór jednak nie zapewni procesu zdrowienia. Potrzebne są ogromne nakłady finansowe, aby choć trochę ulżyć Dominikowi w cierpieniu. Cześć, jestem Dominik. Mogę wam obiecać jedno. Nigdy się nie poddam. Podzieleni upadamy, zjednoczeni wygrywamy. I z tym was zostawiam, kochani.